Siema, siema, naturalnie nieprofesjonalny. Mamy dzisiaj 9 dzień kwietnia, czy już 10 nawet. I lecę z nawozami, z drugą dawką na część pszenżyta, część żyta oraz część pszenicy. Tam, gdzie nie starczyło mi RSM-u. Oraz z pierwszą i drugą na wymokliska, tam, gdzie mam pszenicę, na którą po prostu nie udało mi się prędzej wjechać. Ej, czy mi się uda lewą? Będzie ciężko. Obrót. No, chodź. I dzisiaj tak naprawdę pierwszy wyjazd nowym rozsiewaczem kupionym rok temu. Ale tak po prostu powychodziło, że prędzej granula nie była potrzebna, bo wszystko jechałem na RSM-ie. Nawóz tam pod pszenicę na jednym kawałku. Akurat znajomy mi wywiózł. Taka mała usługa na jesieni, a cała reszta w rzepaki szło w podsiewacz. Więc tego nawozu, tego rozsiewacza po prostu prędzej nie miałem w użytku. Dzisiaj jest pierwszy wyjazd. Ustawiłem wszystko, przesmarowałem olejem przed wyjazdem. No i co? No pierwsze wrażenie naprawdę pozytywne. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało dalej. Teraz taki szybki rzut na trzy różne pszenice. Po lewej stronie pszenica Egidius, siana w terminie. To ona już tam ma pierwsze kolanko, wygląda to pięknie. Tutaj siana pszenica po 15 listopada, pszenica Debian. Tutaj no w bardzo ciężkich warunkach. Jako tako to wygląda, ale wiadomo, listopad, grudzień, styczeń, ogromne ilości wody. Chociażby no, górki gliniane wyglądają jak wyglądają, ale i tak czy siak lepiej niż jarę, bo jarę w większości w okolicy jeszcze nie wyglądają w ogóle, bo dopiero ludzie zaczęli je siać. Więc tu, gdzie jest to lżejsza ziemia, wygląda to spoko. Obsada jest dość dobra. Teraz jeszcze azocik, więc mam nadzieję, że tutaj się ładnie wszystko nam powyrównuje. Widać różnego rodzaju przebarwienia, ale no, to jest spowodowane tym, że ten korzeń jest o wiele słabszy. Ta temperatura też nie działa na korzyść do końca, jeśli chodzi o te oziminy siane w późnym terminie, z tego względu, że powinno być chłodniej, one by się lepiej krzewiły, one by bardziej siedziały na górze niż pchały się do góry, na dole przepraszam, niż pchały się do góry, no ale no życie. Tutaj widzimy też sytuację na dole, tam już objechałem te dołki, nie nagrywałem z tych dołków. Widać jedna szpura, druga szpura i tak samo z drugiej strony wygląda sytuacja. Tutaj w tej późnosianej pszenicy no nie ma opcji. No tutaj wszystko praktycznie wyginęło. Objechać mi się udało tak dla testu, ale pszenica wyginęła, więc tutaj będę czymś przesiewał. Nie mam pojęcia do końca i pomysłu czym. No coś tutaj trzeba będzie zrobić. Do tego brzegu zostawiam dół do przesiania. Może wsieję to żyto jarę tak dla sztuki, żeby po prostu nie było goło. Albo zostawię może tutaj na jakieś rośliny miododajne. Zobaczę, jak to będzie jeszcze wyglądało po weekendzie, bo teraz kilka dni z deszczem, a ten dołek jeszcze jest nieprzyjezdny, więc jeszcze troszkę trzeba poczekać. No i tutaj sytuacja analogiczna z tej strony, też pszenica Debian. Udało się teraz już wjechać, ale prędzej nie było szans. No i pszeniczka siana po 15 października, po kukurydzy na kiszonkę. Koloru trochę teraz ładnie nabrała, gdzieniegdzie widać, że są niedobory prawdopodobnie manganu, ale też już był zapodany wczoraj, więc mam nadzieję, że się to wszystko ładnie tutaj nam wyrówna. Mangan, siarczan magnezu, miedź, cynk, mikroelementy tutaj na tą działkę poszły. No a tutaj zobaczcie, z drugiej strony ta pszenica już, gdzie nie ma górki glinianej, naprawdę wygląda w miarę sensownie, więc mam nadzieję, że się nam tutaj szybko, ładnie pozbiera. Tutaj zrzucam jej teraz jeszcze 100 pulanu. Dostała już 300 RSM-u 32, więc mam nadzieję, że się nam tutaj ładnie, szybko wszystko pozbiera. Wczoraj też rzuciłem jej mikroelementów, podobnie jak tej pszenicy obok, więc mam nadzieję, że tutaj z tej pszenicy coś będzie. Bardzo ładnie wygląda żyto jarę, ale to myślę, że pokażę w jakimś tam osobnym filmie. Może, a nie, dobra, pokażę w tej drugiej części, sobie zgram tą część i dorzucę po prostu z żyta jarego. No, rzucę tam jeszcze po 20 kg azotu, więc za jednym rozsiewaczem, ale to już jutro
jutro z rana polecę tam i pokażę wam, jak właśnie tamta forma przebudkowa wygląda, bo to wygląda naprawdę ciekawie. I jestem ciekaw planowania ostatecznie. Wiadomo, że te formy Jary tam nie planują zbyt rewelacyjnie, ale wygląda to naprawdę ładnie. Teraz szybciutko znajdujemy się na plantacji żyta Jarego, sianego 2 stycznia. Zobaczcie, jaka piękna łąka nam tutaj się zrobiła. Mam nadzieję, że liczba roślin, obsada na metrze kwadratowym nie będzie ostatecznie zbyt duża, bo było tutaj po 450 roślin na metrze kwadratowym, z tego względu, że żyto Jare się nie lubi zbytnio krzewić, ale tutaj mamy 4 pędy. Większość roślin ma po takie 3, tam na wpół do 7 ma po 2. Więc no, liczba kłosów na metrze kwadratowym jest dość duża. Z tego względu, z dwóch względów, ze względu na dużą obsadę i to, że żyto Jare rośnie dość wysokie, lubi wylegać, konieczny jest tutaj zabieg regulacji i go będę robił prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. No bo jak już spojrzeliście na tamtą roślinę, te roślinki już zaczynają nam powoli iść do góry. Drugi zabieg, który muszę tutaj koniecznie wykonać, jest to zabieg herbicydowy. O, tutaj na przykład tam się pięknie samosiewy słonecznika pokazują. Poczekam jeszcze za 2-3 dni z tego względu, żeby tych samosiewów wyszło możliwie jak najwięcej. Mamy rdestówkę. O, wyostrzy się, wyostrzy się. Tu mamy jakieś przeteczniki, fiołki. Trochę tych chwastów tutaj nam się pokazało. Co prawda, że to Jary pewnie i tak czy siak by to zagłuszyło, ale głównie chodzi o ten słonecznik, bo słonecznik, wiadomo, jest wysoką rośliną, żeby nam wtórnie nie zachwaścił po prostu uprawy. No ale no zobaczymy. Na dzisiaj naprawdę jestem mile zaskoczony. Wydawało mi się, że będzie to wyglądało gorzej. No ale wszystko zweryfikuje kombajn. Że to Jary nie ma jakichś wybitnych możliwości planowania. Tutaj chcę zbierać słomę z tego kawałka. Więc też pod względem słomianym, nazwijmy to, to, że tutaj zostało posiane. No i zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało. To na dzisiaj wszystko w tym filmie. Albo jeszcze nie. Jeszcze nie, z tego względu, że dzisiaj taki szalony trochę dzień. 3 transporty kukurydzy wyjechały. 1 transport pszenicy wyjechał w ubiegłym tygodniu. Więc co idzie i co trzeba sprzedać, to sprzedaję z gospodarstwa, bo ten czas bardzo, bardzo goni. Wegetacja też mocno przyspieszyła w tym roku, więc może się okazać, że żniwa będą trochę szybciej. Szczególnie gdzieś tam w tych częściach południowo-zachodnich naszego kraju. U nas przede wszystkim wegetacja jest przyspieszona w życie i w jęczmieniu ozimym. A też wiadomo, że to akurat te dwa gatunki są takie, że one lubią i tak czy siak być zbierane w pierwszej części żniw. Więc powoli, powoli oczyszczamy magazyny. No nie najlepsza cena na kukurydzę, bo 7 stówek netto, ale no co tutaj wielce komentować, każdy wie, jak wygląda sytuacja. Chciałem, żeby może udało się zarobić z jakieś 20-30 zł więcej względem ceny z listopada, a zarobi się 5 gruszek mniej. Dobra, teraz to już naprawdę wszystko, pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.